do Babaszki się teraz w końcu dojechałem. Do Wrocławia właśnie się teraz, właśnie jestem na Ostrowie Tumskim, czyli na wyspie, wzdłuż, nie jak na morzu, jak byłem na Karaibskim, ale teraz jestem na Odrze, na wyspie naszej, właśnie się. Tu jest we Wrocławiu fajne to, że tu jest pełno kanałów od Oder i pełno wysepek. Jest to chyba w piątce najbardziej takich miast w Europie, gdzie jest najwięcej kanałów na rzece i wysepek. I właśnie się. No i tutaj właśnie się jest przepiękna katedra Pałaszczyzn z XIV wieku. Patrzcie, i tutaj są mosty, tutaj przez te mosty często przyjeżdżają tramwaje. I pójdźcie dalej. A tutaj pójdziemy dalej. To. I tutaj widzicie, i tak. I patrzcie, tak tutaj wygląda, są różne zawsze pomniki. I ogrody są tutaj fajne. I tutaj po tej właśnie Odrze można sobie też niekiedy kupić łódkę, która się będzie wieść i pokazywać się katedry. Na przykład tam jedna odpływa, cenę tak 40 zł na osobę sam. I patrzcie, to jest właśnie też most tumski, jeden z najstarszych mostów, które tutaj właśnie zostały wybudowane. Oczywiście teraz już zrenomowany i tak dalej, ale jeszcze jego pierwotna konstrukcja na pewno została, jak widać. I mi się tutaj zawsze ten Wrocław bardzo podoba, dlatego, bo tu jest bardzo dużo katedr, z ponad 8. Tu macie kilka zdjęć z nich. I jest fajne w to, że jest to blisko siebie, że można za jeden dzień 10-kilometrową trasą zrobić wszystkie katedry, jak właśnie ja dzisiaj robię. Bo na przykład w Barcelonie, w innych miastach są bardzo rozłożone i musisz jeździć ogromne odległości, aby je zobaczyć. I bardzo mi się to bardzo podoba, tak jak moim zdaniem jest to tak samo dobre jak Kraków na przykład. Widzicie, to jest na przykład tramwaj jedzie. Fajnie, ale jak jeździsz autem po tych ulicach, to te tramwaje jak jeździsz i nie umiesz, bo nie żyjesz w takim mieście, tak, jest to takie bardzo ciężkie, bo nie wiesz gdzie jechać, bo cię trawie może zdarzyć. No. I właśnie się jeszcze tutaj pokażę. Tu jest jeszcze taka ulica przez most tumski, właśnie tu jest jedna katedra, a właśnie tam jest też kolejna katedra z Omanii. Właśnie tu jeszcze pójdę wzdłuż niej. No. I właśnie się tu, że też na tej. Widzicie tutaj na tej katedrze te daszki, to właśnie nie zrobiono, bo w czasie II wojny światowej tutaj ten Wrocław był dość zburzony. Też niekiedy można zobaczyć zdjęcia. No. Tak. A jeszcze chcę wam powiedzieć, że najlepszy Wrocław jest zawsze wieczorny, dlatego, bo te katedry są fajnie oświetlone, taki kolor pomarańczowy i fajnie to wszystko jest, tylko później te katedry około o 1 w nocy zgaszają te lampy. Wiecie, o, patrzcie, tutaj kolejna katedra, wspaniała. I tutaj pomnik, no, widzicie, no wspaniałe. I właśnie najlepiej jest w nocy chodzić, tylko w nocy jest bardzo dużo młodych, ale w sumie to nie przeszkadza. A jeszcze chciałam tutaj pokazać, jak przejdziemy dalej, że tutaj, teraz jako we Wrocławiu jest też znane, że we Wrocławiu są krasnoludkowie często. Na przykład tu jest taki jeden, wiecie? No, jest zrobiony z brązu, tak jak widzieliście, i jest taki fajny, jest ich pełno, około ponad 180 tych krasnoludków jest. A patrzcie, na Ostrowie Tumskim jest ciekawe, że są takie lampy, niby zwykłe lampy, ale jak się tutaj popatrzeć i o tym czytałem, to są lampy gazowe. I przychodzi tutaj o jakiejś godzinie latarnik, zaciąga za taki haczyk i się łączy na lampę gazową. Może to nie są totalnie te najstarsze lampy gazowe, są już bardziej nowocześniejsze, ale są na gaz i normalnie widziałem, jak ten gaz wylatuje, bo tam jedna jest rozbita. I widzicie, tu jest kolejna gazowa lampa. No a patrzcie, a tu jest kolejna ogromna katedra. I są tutaj też katedry, głównie katolicka, są też dwie ewangelickie, co jest fajne. No i też na niektóre z tych wieżyczek od katedry można wyjść i rozejrzeć się, co jest wspaniałe. Ale nie miałem dzisiaj w tym roku czasu na to się patrzeć. Dobra, tak tym to kończę całą moją przygodę. No to trzymajcie się, cześć i cześć, cieszcie się na kolejną. Cześć.